Radio Tok FM Eurokonci Tabardi Baby Langstrom Extra. Program Radia Tok FM Eurokonci ta jest bardzo bogaty. Reklamujemy w naszym radiu nasze kanały internetowe na YouTube El Mercedes, na Daily Motion El Mercedes, na Google Plus El Mercedes. Na YouTube jest bardzo dużo. Jest też Felicja Boska ze spacją 2 i noje S. Felicja Boska youtube.com. Wiercielka youtube.com. Wieholandia Król, Wiesiolandia Król. Singerella youtube.com. Wiesiolandia Król, Wieholandia, Wiesiolandia youtube.com. Wszelkie formy, co byś nie napisała, to wszystko nasze. Serdecznie Państwa zapraszamy do kanału youtube.com. Elhof Art 2000 youtube.com, Blue Art 2000 youtube.com, El Mercedes, jak powiedziałam, youtube.com i cały szereg Witeklandia, Ela Knor youtube.com. Zapraszam. Boże, Ty w niewyzrobionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako wielbłudowi, zasłużyli na Jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zapaść ze wspólną Matki ze Szczecina, Starachy Matki Boskiej Ostrogańskiej, Wyszy Adam Pana Zabawa. Wiem, że to pobierana krwi stosowana w wstępie narodowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedynie co masz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaję Ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Zapłać za wspólną modlitwę. Ja dziękuję również za gościnę w Państwa domach. Życząc miłego popołudnia, żegnać się w imieniu Krystiana, który realizował nasz dzisiejszy program. Dziękuję również ojcu Benedyktowi za współpracę, a wszystkim Państwu życzę. Jak już mówiłam, dobrego popołudnia. Mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Tak, za tydzień, tak. Dziękuję Państwu. Ministerstwo Finansów opodatkuje akcyzą papierosy elektroniczne i inne nowatorskie wyroby tytoniowe. Redakcja Radia Maryja poznała założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort zaproponuje wysokość stawki akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 70 groszy za mililitr, natomiast dla wyrobów nowatorskich na poziomie około 141 zł za każdy kilogram i ponad 31% kilograma tytoniu. Usługujemy wyroby nowatorskie to takie, które w swoim składzie zawierają tytoń, ale nie jest on spalany, a podgrzewany. Konsument inhaluje parę. Zaproponowane stawki akcyzy są stosunkowo niskie i zbliżone do średniej krajów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania popiera branża, bo widzi, że cofa się szara strefa w sektorze tytoniowym, powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk. To jest właśnie ten moment, żeby taka regulacja została wprowadzona. Sądzę, że ona ma pewne szanse wejść od 1 stycznia roku 2018. Do Sejmu trafi wnioski, później odraczana wprowadzenie go pod obrady, a nasz okres zostanie skierowany na lekarzowanie do uwagi komisji. Do 12 lipca ze strony podmiotów zainteresowanych, ze strony branży, branża nie jest zaskoczona tą
Asystenci rodzinni otrzymają wsparcie w przygotowaniu do funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących lub spodziewających się dzieci z niepełnosprawnościami. Powstaną też ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. Wiceminister oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że program będzie rozbudowywany. Wiceminister zapowiedział, że pod koniec tego tygodnia rozpoczną się konferencje regionalne w ramach konsultacji społecznych programów za życie. To będzie 16 regionalnych konsultacji i 30 dni środowiskowe. Początek w piątek w Szczecinie, a w następnym tygodniu w Białymstoku. Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie w lipcu. Prezydent wręczył odznaczenie w 35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Stoję tutaj jako prezydent, ale z wielkim wzruszeniem, bo mam możliwość odznaczenia w imieniu Rzeczypospolitej i przekazania wyrazów wielkiego szacunku i podziękowań, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podziękowania od Polski, podziękowania od mojego pokolenia, podziękowania od wszystkich młodszych, kolejnego pokolenia, pokolenia mojej córki, za wolność, którą dzisiaj mam, a którą państwo swoją niezłomnością wywalczyliście. Przed rokiem 80, bo wielu z państwa już wtedy prowadziło działalność opozycyjną. I w roku 80, kiedy rodziła się Solidarność i kiedy do niej przystępowaliście z nadzieją na wolną Polskę, nie tylko na poprawę warunków pracowniczych, nie tylko na to, że jakoś tam się ułoży, ale na wolną Polskę, niepodległą Polskę. Na uroczystości obecni byli m.in. założyciel Solidarności Walczącej, poseł Kornel Morawiecki i prezes IPN-u Jarosław Szarek. Solidarność Walcząca wywodziła się z NSZZ Solidarność. Kornel Morawiecki powołał ją do życia po wprowadzeniu stanu wojennego w 1982 roku po dwóch dużych manifestacjach we Wrocławiu. I Solidarności Walczącej znaleźli się również działacze Solidarności, którzy poruszyli się z kierownictwem Związku Zawodowego w sprawie metod działania oraz celu, do jakiego dożyć powinna opozycja antykomunistyczna. Solidarność Walcząca przyjęła zasady walki o całkowite odsunięcie od władzy komunistów. Podczas najbliższego dwudniowego szczytu Unii Europejskiej przywódcy państw członkowskich mają dać zielone światło na przedłużenie sankcji wobec Rosji, wynika z informacji przekazanych przez wysokiej rangi urzędnika unijnego. Źródło zapowiedziało, że jutro wieczorem kanclerz Niemiec i prezydent Francji, którzy ze strony Unii Europejskiej brali udział w zatwierdzaniu porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy, będą rekomendować pozostałym przywódcom przedłużenie sankcji. Sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Rosji zostały wprowadzone w 2014 roku, obejmują ograniczenie w dostępie do kapitału dla rosyjskich banków państwowych i firm naftowych, ograniczenie sprzedaży zaawansowanych technologii dla przemysłu naftowego i sprzętu podwójnego zastosowania oraz embargo. W dniu ubiegłego roku Unia Europejska przedłużyła te restrykcje do końca lipca tego roku.
Pogoda. Dziś pogodnie niemal w całym kraju. Synopcy zaostrzegają przed świętem wiatrem na Wybrzeżu, a przelotne deszcze dziś możliwe tylko w górach i na Suwalszczyźnie. Dziś w prawie zachmurzenie umiarkowane jedynie na północnym wschodzie oraz w Karpatach zachmurzenie okresami dłużej, miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na północy do 23 stopni w centrum i 26 stopni na południu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na północy kraju porywiste, północno-zachodnie. A na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Szanowna sześć, Jakub Janiszowski, przy mikrofonie, a za mną stoi doktor habilitowany Sebastian Kłuczynik z Polskiego Instytutu. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których podejmiemy temat kondycja polskiej kultury. Gośćmi rozmów będą pani Temida Stankiewicz-Podchorecka oraz ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz-Chrystusowiec. Początek rozmów o godzinie 18.15, natomiast kontynuacja o 21.30. Wówczas znajdowała się Europa i rozumiem, że Komisja Europejska próbowała przedstawić coś, co będzie takim impulsem nadziei, jakimś pomysłem na to, żeby europejską gospodarkę ożywać. Teraz ten program liczył sobie 2 lata i można próbować przyjrzeć się temu, jak zadziałał. No i jakie mają konsekwencje, jaką ocenę materialną. To wszystko wydarzyło się za darmo, że zarówno się chodzi o pieniądze, jak i też o pewne moce, niestety ofiary spadły i spadają. A wydatki się, że nie spadają. Musiał coś zaproponować. Propaganda zaś wrogów tych mediów, ale i naszej wiary i patriotyzmu, posługująca się kłamstwem, że dostajemy na te dzieła pieniądze i to duże od rządu, bardzo się nasiliła. Przeciwnicy Kościoła i Ojczyzny także i w ten sposób próbują nas zniszczyć. Rzeczywiście, żeby zrozumieć znaczenie tego programu, tylko to, że dzięki odpowiedzialnym słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwa. Prosimy was bardzo o pomoc materialną. Prosimy wszystkich słuchaczek i telewidzów, koszta utrzymania tych dzieł łączących Polaków w ojczyźnie i na całym świecie. Oczywiście, że są bardzo duże, ale każdy, choćby małą ofiarą, może przyczynić się do tego, że będą one istniały. Prosimy wszystkich w ojczyźnie i spoza Polski, Polonię, wszystkich. Cieszymy się, że słuchasz tego radia, oglądasz telewizję Trwa w Polsce i poza Polską, ale wiedz, że dalsze istnienie tych dzieł zależy także od twojej pomocy teraz i systematycznie w przyszłości. Proszę Państwa, zrozumienie ze współpracę w tym wielkim dziele ewangelizacyjnym i od właściwie dekad. I inwestycja to nie jest po prostu jakaś część PKB, tylko coś, co decyduje o naszej przyszłości. Inwestujemy w to, co w przyszłości przyniesie nam zyski i pozwoli konsumować. Czyli jest to wybrane problemy, tematy artykułu z codziennej prasy polskiej. A w czasie kryzysu zanotowano naprawdę bardzo głęboki spadek Komisja Europejska przystąpiła do ofensywy. Celem jest jedna waluta, jeden rząd, jedno superpaństwo. Profesor Mirosław Piotrowski ostrzega w naszym dzienniku również przed jedną unijną prokuraturą. Tłumienie prawdy. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest wielu naukowców popierających księdza profesora Tadeusza. Katolickie uczelnie nie mogą ulegać lewicowej presji, mówi wojewoda lubelski doktor habilitowany Przemysław Czarnek. W naszym dzienniku także ekonomia, najnowsze dane, analizy ekspertów palące kwestie. Żywność gorszej jakości. Czy Unia Europejska podejmie temat dyskryminacji konsumentów z Europy Wschodniej przez wielkie koncerny? Co zrobi polski rząd? Pójść dalej. Rodzinne firmy, trudni satysfakcja, jak z powodzeniem prowadzić biznes, reportaż. W obronie ojca doktora Tadeusza Rydzyka wielu czytelników naszego dziennika podarło list poseł Anny Sobeckiej do ojca świętego Franciszka. Gdy przyjmie swoje poparcie, zachęca nasz dziennik. Były to wybrane problemy, tematy artykułu z codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. W rozmaitych agencji instytucjonalnych, które w zasadzie mogą powiedzieć,
w perspektywie czasu okazało się średnio uzasadnione. Ja pamiętam, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii w Budapeszcie stracił część swojego budżetu, podczas gdy w zasadzie innowacyjność to jest to hasło planują teraz. I wtedy dawało się sobie z nas takie działanie, które trochę ma oczywiście osiągnąć ten świetlany cel, ale trochę też na poziomie samej Unii i historii instytucji unijnych było podważaniem działań poprzednich. Program był demonstracją niesamowitego optymizmu, ale też pewnym bezprytu. To, co on zrobił, to przesunął środki z programu Horyzont 2020, czyli środki innowacyjne, plus jakieś środki transportowe i wtedy stworzył ten fundusz. To było 20-21 miliardów euro. Do tego miały dojść środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który i tak te pieniądze rozdziela w formie kredytów, pomocy i tak dalej. Ale założenie programu było takie, że te środki uruchomią entuzjazm wśród inwestorów. 21 dzień miesiąca, czerwca, środa, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Podzielone do kupy zebrane wszystkie środki prywatne, publiczne, które zostaną zainwestowane, to jest 300 tysięcy, jakby to jest. Tak, 8 zasad. Oczywiście. Czyli w tym programie jednak przyjęto założenie, dość ryzykowne, że inwestorzy rzucą się na ten program, że będą chcieli korzystać z tych środków, że rzeczywiście to, czego im brakuje, to współudział państwa, w tym sensie środków publicznych, w podjęciu ryzyka inwestycyjnych. Przy tym, żeby to też zaznaczyć, to nie były granty, tylko to były linie kredytowe, bardzo różne, tak, również dla małych i średnich przedsiębiorstw, właściwie wszystkie podmioty mogły sobie korzystać. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Panie ministrze, powracamy do tematu bardzo ważnego, istotnego dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To wymiar bezpieczeństwa energetycznego. W tym obszarze tematycznym bardzo wiele inicjatyw w ostatnim czasie zostało podjętych. Duża część z tego to są projekty, które zostały zatwierdzone, ale jeszcze nie zostały podpisane umowy. Natomiast z tym programem leży gdzie indziej. Ekonomiści bardzo mocno wspierają o to. Najważniejsza kwestia to jest tak zwana dodatkowość. Założenie było takie, że ten program uruchomi projekty, które inaczej by nie powstały. Czasem okazuje się, że wcale nie, że w zasadzie i tak. Europejski Bank Inwestycyjny i także te pieniądze wydatkowe. W zeszłym roku jeden z czołowych ekspertów ekonomicznych w Europie przeanalizował pierwszy rok działania planu Junckera i wyszło na to, że właściwie zdecydowana większość finansowanych projektów to są projekty, które prawdopodobnie i tak zostałyby sfinansowane. Naprawdę rozsądna jest autostrada północna, sieci energetyczne, energetyka atomowa jest ostatnią rolą, bardzo istotną rolę. To nie są jakieś szalenie ryzykowne innowacje, to są po prostu dość uczciwe, tradycyjne inwestycje. W związku z tym wielu krytyków twierdzi, że nie chodziło naprawdę o innowacje, tylko to jest fiskalny, czyli wracamy do gazociągu, czyli do wzbudzenia jakiegoś entuzjazmu w gospodarce europejskiej, żeby inwestować. Tym, żeby w ogóle cały ten interes zadziałał, stworzono Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. I też się do teraz kontynuuje, że zostanie spokojnie Europejski Bank Inwestycyjny przejść do tego funduszu. Mówimy tutaj o właśnie tej dodatkowości. Jeżeli to nie są środki, które wykraczają poza klasyczny pakiet do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pojawia się pytanie, po co ten fundusz. Chyba, że są jeszcze inne kwestie, są istotne także z punktu widzenia interesów państw. W tym programie nie ma czegoś takiego jak regionalizacja albo dzielenie funduszy według PKB. Czyli pewnie świeci w gorszej sytuacji, bo są więcej, nie mają jeszcze większych stałych inwestycji, a ci bogatsi to trochę mniej. Nie, to
Dobre wiadomości dla Polski są ogólne i dla wszystkich. W planowanym unijnym rozporządzeniu o bezpieczeństwie w Polsce chodzi o to, że najlepiej w październiku ma wejść w życie rozporządzenie unijne, które mówi o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane. Jeżeli konstruujemy program, którym łączymy środki publiczne z tak ogromnymi środkami prywatnymi, musi istnieć bardzo silny sektor banków, funduszy inwestycji. Natomiast takie zainteresowanie, żeby wziąć, przede wszystkim trzeba mieć tą infrastrukturę rynku kapitałowego. On jest cały czas jednak słaby, rozwinięty w krajach, które mają niższy poziom rozwoju po prostu. I też mniejsze doświadczenie kombinowania środków różnych źródeł. Czyli na starcie gospodarki lepiej rozwinięte miały od razu chwała. I teraz pytanie o to, czy to rzeczywiście przyczyniło się do spójności europejskiego systemu. Pytanie do strony gazu. W tym czasie ten gaz możemy ściągnąć z innego kraju, ale operator systemu gazowego w danym kraju mówi: OK, ja prześlę gaz, ale najpierw muszę napełnić magazyny, gdzie mam zakontraktowane te wolumeny. To byłoby bardzo niekorzystne dla krajów, które są narażone na ryzyko przerwania dostaw gazu. I w wyniku bardzo dobrych negocjacji ze strony Polski, bardzo zdecydowanego stanowiska, zostały zmienione te kluczowe zapisy. Dzisiaj priorytetem staje się zapewnienie bezpieczeństwa do kraju, który znalazł się w potrzebie, przed zapełnianiem magazynu, gdzie nie ma takiej pilnej potrzeby. Czyli nie dojdzie do sytuacji, kiedy napełnianie magazynu gazu w danym kraju ograniczy w tym samym czasie przesył gazu do kraju, który znalazł się w gazowych tarapatach. Kolejna sprawa to są świeże rozmowy Ukrainy z Stanami Zjednoczonymi, która chce wprowadzać gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych. Ukraina chce się uwolnić od zależności gazu rosyjskiego i o tych możliwościach takich rozmów w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko rozmawiał z sekretarzem energii w Stanach Zjednoczonych Rickiem Perrym. Ten gaz oczywiście na Ukrainę mógłby dotrzeć przez Świnoujście, bowiem terminal gazowy Ukrainy planowany w Odessie jest na razie na papierze. Terminal Litewski nie ma możliwości rozdysponowania gazu na Ukrainie, tylko Polska dysponuje takim systemem transportu gazu, który mógłby dotrzeć na Ukrainę. Dzięki temu Polska ma szansę stać się kluczowym dostawcą gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. To są takie bardzo ważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Stąd również i rodzące się pytanie, dlaczego rzeczywiście tak ogromne opóźnienia w budowie gazoportu w Świnoujściu miały miejsce za czasów rządów Platformy Obywatelskiej PSL. To jest bardzo dobre pytanie, ojcze, bo terminal gazowy Świnoujście, nasze gazowe okno na świat, został zainicjowany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. To było w połowie roku 2000 i terminal miał być oddany w roku 2011. Niestety, po tym, kiedy władzę w Polsce przejęła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie tylko została opóźniona budowa terminala gazowego, natomiast została podpisana przez rząd Donalda Tuska skrajnie niekorzystna dla Polski umowa na wieloletnie dostawy gazu z Rosji. To były zapisy umowy, były tak szokujące, że minister zainteresował się Polska, która jeszcze jest naruszeniem bezpieczeństwa części Europy, części gazowego części Europy. No to mało. Część zapisów m.in. tej obowiązywania
zakresie ujęłem z pracy, jednak w chwili obecnej chodziłem tutaj prosić Państwa właśnie o pomoc. Blisko tygodnie temu dwóch mężczyzn zaatakowało 23-latka na pasach w Czyżynie, a jeden z nich zadał mu kilkadziesiąt nożem. Pomimo szybkiego udzielenia pomocy mężczyzna zmarł wciąż nie wiadomo, który powód ataku. Możliwe, że zamordowany był przypadkową ofiarą. Krakowa wydarzyna Młynarczyk. W trakcie najbliższego grudniowego szczytu Unii przywódcy państw członkowskich mają dać zielone światło na przedłużenie sankcji wobec Rosji. To na razie nieoficjalne informacje. Przedłużenie restrykcji unijnym przywódcom nie mają rekomendować kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron, którzy ze strony Unii brali udział w zatwierdzaniu porozumień miejskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Sprawozdanie podano, że ponad 500 tysięcy Włochów wykreśliło się z rejestru mieszkańców, by przenieść się za granicę, gdzie znaleźli zatrudnienie. Połowa z nich przyniosła się do Niemiec, na drugim miejscu jako trzecia najczęściej zachorowali wskazana Wielką Brytanię, a na trzecim Francję. Teraz po wszystko kolejne informacje pokazane o 13:40. Dziś podobno w całym kraju synopty z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem na wybrzeżu, a przelot na deszczu może być tylko góry i na Sąłoszczyźnie. Na terenie od 25 do 224 w Warszawie i 500 do 26 w Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie będziemy zawierać już długoterminowych, niekorzystnych kontraktów z jednym dostawcą. Fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski jest zapewnienie sprawdzonych, bezpiecznych dostaw z różnych źródeł. Posłuchaj, co właściciele firm mają do powiedzenia na temat rozwijania swoich biznesowych opcji. To zapewne z nowoczesnych technologii, mówi Sergiusz Kostrzyk, właściciel terminali gazowej Fisinger. Nowe technologie są nożem potrzebne do rozprowadzania firmy. Gdyby nie nowe technologie, prawdopodobnie rozwijały dużo dłużej niż obecnie. Firma pozyskuje klienta dzięki stronie internetowej i portalom społecznościowym. Więc uważam, że jest to bardzo ważne dla mnie działalność gospodarczej. Dowiedz się więcej o ofercie Orange dla firm i zacznij korzystać z najnowszych technologii w stosunku do biznesu. Odwiedź nas na Orange.pl. Panie ministrze, aczkolwiek na forum międzynarodowym, na forum Unii Europejskiej z niepokojem w dalszym ciągu patrzymy na działania podejmowane przez Niemcy i Rosję. Myślę chociażby, jakim jest Nord Stream. Przy mikrofonie ze mną w studiu Sebastian Kluczanek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to rozumiem o planie Junckera, czyli o wielkim projekcie, który... Po pierwsze, okazał się nie do końca sprawiedliwy, o czym przed chwilą opowiedzieliśmy. Takie założenia były takie, że nie do końca nieco nazwijmy sprawiedliwości. Powiedzmy, że pewne instrumenty, które były dotychczas stosowane w dużych projektach, w dużych planach Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, które miały pod uwagę rozwój cywilizacyjny, stan gospodarki, liczbę ludności, takie rzeczy, takie instrumenty, które miały rzeczywiście działać na rzecz Funduszu Spójności, Unii Europejskiej, czego tutaj nie było. Jego celem nie było wyrównywanie różnic między krajami członkowskimi, tylko pobudzenie inwestycji i innowacji unijnej gospodarki. Ale efekt jest właściwie wyraźny. Środki koncentrują się przede wszystkim w największych, najlepiej rozwiniętych gospodarkach członkowskich. I wróćmy na chwilę do roku 2013-2014. Kraje południa pogrążone w kryzysie, Grecja, Portugalia, Hiszpania. No i można oczywiście było wtedy stworzyć taki fundusz tylko dla tych krajów, żeby pobudzić tam inwestycje i zrównoważyć Gazpromu. Ale ten projekt zostałby prawdopodobnie zablokowany przez Europę Północną, która i tak już miała problem z populistami, którzy blokowali polityczne rozwiązania na rzecz Grecji, na przykład o wydłużenie, które do dzisiaj się nie pojawiło. Także tutaj chodziło o taką demonstrację siły. Stać nas na to, żeby stworzyć uniwersalny program. Ci, którzy nie zaczęli na temat wspólnego rynku. Oczywiście wspólny rynek absolutnie jest tutaj podstawą. Zresztą częścią tego planu inwestycyjnego na rzecz Europy jest też deregulacja, wzmocnienie rynku cyfrowego, Unia Bankowa, Unia Energetyczna itd. To jest obudowane jeszcze innymi bardzo ważnymi inicjatywami. Natomiast
domagają się fałszywej solidarności europejskiej w zakresie rozlokowania japońskiego migrantu. Ten program, który wynika z pewnej fałszywej percepcji lat 2000, kiedy po prostu przeinwestowano. Spadek inwestycji wynikał z tego, że potrzebują wydawano nieprawdopodobne pieniądze na inwestycje budowlane, infrastrukturalne. Zadłużono się na potęgę. W związku z tym spadek był też tak dramatyczny i tak głęboki. Poza tym, jeżeli myślimy o inwestycjach, które w przyszłości pozwolą nam też... Panie ministrze, bardzo dziękuję za ten komentarz i rzeczywiście widzimy z perspektywy czasu, z perspektywy właściwej analizy także gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, jak ważną inwestycją był gazoport dla Polski w Świnoujściu. Dokładnie tak, to jest trudno wyobrazić dzisiaj, trudno wyobrazić sobie wprowadzenie niezależnej polityki energetycznej przez polski rząd. Na moment jeszcze chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad tym wykorzystaniem się przez kraje nowe, stare, nad tą proporcją, która tutaj się pojawiła w ocenie tego planu. Równocześnie wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego mówi, że Polska jest jedną z europejskich liderów, jeśli chodzi o wykorzystanie. Jeżeli na przykład porównamy środki wydawane przez Polskę w Niemcy, to jeżeli chodzi o skalę tych środków, to rzeczywiście uznano proporcję PKB, to Polska całkiem nieźle radzi sobie z wydawaniem tych środków. To będzie łącznie około 6,5 miliarda euro. Natomiast bardziej niepokojące jest to, że wydajemy w to, co stanowi właściwie taką tradycyjną orientację naszej gospodarki. Tam hajteku jest przynajmniej na razie niewiele takich dużych hajteków. Energetyczne, moczarnia, rolnictwo, szpital w Toruniu. To nie sprawiedliwe wcześniej, że w zasadzie jest to jest środki są podzielone. Energia, badania, rozwój, transport, środowisko, rynek cyfrowy, infrastruktura społeczna, jeszcze rolnictwo tej pierwszej branży. I widać w tych częściach, które rozmawiają, na Radia Maria i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem, drodzy Państwo, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z Panem Ministrem Maciejem Małeckim. Oczywiście można narzekać na to, ale wydaje mi się, że może uznajmy to za pewną korzyść tego programu, że nie zmusza do większej innowacyjności, do uświadamiania sobie samym, że w pewnych branżach potrzebujemy jednak większego wysiłku niż na przykład Niemcy. Ten program, ja uważam to za jego wartość. On obnaża trochę słabości różnych gospodarek i w tych statystykach to wyraźnie widać. A co on może długofalowo przynieść? To znaczy, ja rozumiem, że dwa lata jakby w końcu w pewnym sensie on się zbliża do realizacji swojego założonego celu, no to są takie zgrubne oceny. Pewnie, jeżeli już w ogóle mówimy o planach, które mają przynieść jakiś zwrot w postaci bardziej innowacyjnych technologii, no to trzeba poczekać, tak szybko się nie dzieje. Natomiast długofalowo. Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Kozłowskiego, wojewodę zachodniopomorskiego. Szczęść Boże, panie wojewodo, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze. Dziewica, pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maria. Bardzo ważny, szczególny dzień już w najbliższy piątek, nie tylko dla zachodniopomorskiego, ale także dla całej gospodarki morskiej, tego wielkiego programu podjętego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Panie wojewodo, to w najbliższy piątek w Szczecinie planowane jest położenie stępki pod budowę pierwszego promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Dokładnie tak, ojcze, no wszyscy jesteśmy bardzo zainteresowani do wyjątkowej uroczystości. To będzie wielki dzień dla Szczecina, dla Pomorza Zachodniego, ale również wielki dzień dla całej polskiej gospodarki morskiej. W najbliższy piątek zostanie położona stępka pod budowę promu pasażersko-towarowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, sieci BOM.
blisko brzegu i spełnia się to wielkie marzenie, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyboru. Spełniamy również tę obietnicę, którą złożyliśmy Polakom, że polskie stocznie, polska gospodarka morska powstanie z kolan, że będziemy mogli jako dumny wielki polski naród żeglować po Morzu Bałtyckim wybudowanym w polskich stoczni przez polskich stoczniowców, który będzie wpływał jako własność polskiego narodowego armatora, jakim jest Polska Żeluga Bałtycka. Bardzo się z tego cieszę, jestem z tego bardzo dumny, ale to jest efekt niebywale ciężkiej, intensywnej pracy pana Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To jest również efekt pracy naszych również zachodniopomorskich posłów z panem marszałkiem Jakimem Brudzińskim na czele, ale to jest również wielki sukces rodziny Radia Maryja Telewizji Trwam, która przez 8 ciężkich lat rządów Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego, które to partie absolutnie nie sprawiały na rozwój gospodarki polskiej, wręcz przeciwnie, likwidowały polskie stocznie, chcieli wtedy prywatyzować naszych narodowych armatorów. I to właśnie rodzina Radia Maryja, rodzina Telewizji Trwam broniły polskiej gospodarki morskiej, polskiego przemysłu stoczniowego przed zniszczeniem, przed procesami prywatyzacyjnych. To jest również, kochani słuchacze, jeżeli tak mogę się zwrócić, wasz wielki osobisty sukces, że w najbliższy piątek będziemy mogli rozpocząć budowę wielkiego, wspaniałego kroku. Panie wojewodo, walka o gospodarkę morską, tak jak pan wojewoda zaznaczył, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u wydawało się, że ta walka zostanie przegrana, natomiast teraz jest ogromna nadzieja, że ta gospodarka morska w naszej państwowości odżyje i rzeczywiście będziemy mogli korzystać z tego dobra, jakim jest dostęp przez Polskę do morza. Tak, rzeczywiście te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to był czas absolutnego rozpadu gospodarki morskiej. Przypomnę, to był czas, kiedy zlikwidowano wspaniałe polskie stocznie, w tym również stocznię szczecińską, która dawała zatrudnienie ponad 6 tysiącom osób. To, z czym szliśmy do wyboru i to, co w tej chwili jest realizowane, to odbudowa gospodarki morskiej, ale co chciałbym podkreślić, to nie robimy tego tylko dla samego faktu spełnienia pewnego marzenia, jakim jest silna gospodarka morska, ale robimy to dla całej Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiego narodu. Wszystkie kraje, zobaczmy, które mają dostęp do morza w Europie Zachodniej i na świecie, doskonale się rozwijają właśnie dlatego, że korzystają z tego wielkiego dobrodziejstwa, nawet bym powiedział błogosławieństwa, jaki jest związany z położeniem nad morzem czy nad oceanami. Chcemy po prostu tą naszą historyczną, dziejową szansę wykorzystać. Zbudować ten prom to jest oczywiście początek, będzie cała seria wybudowana w najbliższym czasie. Chcemy również i to realizujemy, wybudować terminal kontenerowy w Świnoujściu. Została zwiększona zdolność regazyfikacyjna terminala gazu LNG w Świnoujściu, który uniezależnia nas od dostaw gazu w kierunku wschodniego. No to właśnie dlatego, że dzięki morzu możemy ten gaz przywozić. Przywozimy go z Kataru. Ostatnio była dostawa gazu również z Luizjany, ze Stanów Zjednoczonych. Tak się buduje suwerenne, wielkie, niepodległe państwo właśnie dzięki gospodarce morskiej. Panie wojewodo, i miejsca pracy to także taka perspektywa niosąca nadzieję, bo sytuacja w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o rynek pracy, do tej pory była bardzo trudna. Tak, rzeczywiście pewnym spadkiem, który otrzymaliśmy po 8 latach rządów naszych poprzedników, jest bezrobocie, które w niektórych powiatach przewyższa nawet 30%. To bardzo smutne, ale jestem głęboko przekonany, że właśnie to, co się w tej chwili dzieje gospodarki morskiej pozwoli na zmniejszenie bezrobocia, nadanie szansy tym osobom, które w tej chwili kończą szkoły o charakterze technicznym, na to, że znajdą zatrudnienie i otrzymają godną pracę, że nie będą musieli emigrować za granicę. Ale jesteśmy również otwarci i zapraszamy do współpracy osoby, które są
i w wieku średnim, i w wieku przedemerytalnym. Tutaj każda para wykwalifikowanych bardzo się przyda. Jestem przekonany, że tutaj właśnie, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, wspólnie razem pracować, wspólnie widzieć ten jeden wielki, wspaniały cel, jakim jest silna, potężna, gospodarczo potężna Rzeczpospolita, uda nam się to zrealizować. Sprawa bardzo ważna, to Ministerstwo Gospodarki Morskiej, ale także żeglugi śródlądowej. Tutaj ogromna rola także polskich rzek, w tym także Odry, a tu już także dotykamy interesów Szczecina. Zgadza się, to jest jakby druga część działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej, jak ojciec słusznie zauważył, i żeglugi śródlądowej. Żegluga śródlądowa to jest wielka szansa dla Polski, dla polskiej gospodarki. Przypomnę, że transport rzeczny, transport wodny, on jest tańszy mniej więcej o 30% od transportu kołowego, czyli realizowanego przez tiry. On jest również bardziej przyjazny środowisku i to, co w tej chwili Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi, realizuje to strategia, tym bardziej, którą odbudujemy śródlądowe drogi wodne. Odbudujemy piękną, wspaniałą polską tradycję żeglowania po Wiśle, po Odrze i transportowania tymi rzekami towarów. To jest pewien punkt honoru, to jest horyzont, ku któremu chcemy zmierzać. Zbliżają się wakacje, panie wojewodo, myślę także o Szczecinie i wielkim wydarzeniu Tollships Races w tym roku, także w Szczecinie, a zatem Szczecin zaprasza. Tak, Szczecin zaprasza, Pomorze Zachodnie zaprasza. Tutaj muszę to podkreślić, mamy wspaniałe plaże na Pomorzu Zachodnim, bardzo dostępne plaże i będziemy się bardzo cieszyć jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, jeżeli nasi rodacy z całej części Polski przyjmą zaproszenie i przyjadą, do Świnoujścia, czy do Domiennych Zdrojów, czy do innych kurortów, które na Pomorzu Zachodnim są położone. Są świetne warunki, przepiękne plaże, dobra baza hotelowa. Także warto przyjechać tam na piękne polskie Pomorze Zachodnie, poczuć właśnie jak Polska oddycha tym Morzem Bałtyckim w zachodniej części Polski, właśnie na pięknym, pięknym zachodniopomorskim, ale również polskim morzem. Od 5 do 8 sierpnia mamy rzeczywiście wspaniałe wydarzenie, które odbywa się pod patronatem i pod auspicjami pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duty. To będzie wlot żaglowców. Przyjadą, wpłyną do portu w Szczecinie największe żaglowce, jakie mogą pływać po terenie Morza Bałtyckiego. Będzie można te żaglowce odwiedzić. Będzie można zobaczyć, jak wygląda życie takiego prawdziwego wilka morskiego, w jakich warunkach na co dzień żeglarze funkcjonują. Gdzie śpią, co jedzą, co wypełniają na co dzień plan, ale również będzie mnóstwo innych atrakcji, bo i koncert znanych artystów o światowej sławy i tych w wymiarze europejskim, regionalnym, także mnóstwo, mnóstwo wspaniałych wydarzeń, imprez towarzyszących. Ja nie pozostaje mi innego, jak wszystkich Państwa, drogich szanownych słuchaczy Radia Maryja i telewizji trwał zaprosić. Jesteście Państwo mile widzianymi, serdecznie witanymi gościami na Pomorzu Zachodnim, również w trakcie finału regaty Tollships. Bardzo dziękuję, panie wojewodo, za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja i oczywiście za te piątkowe uroczystości. Trzymamy przysłowiowe kciuki, bo to rzeczywiście ważny moment dla polskiej gospodarki morskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie ojcze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kozłowskim, wojewodą zachodniopomorskim. Codziennie świeża dostawa. Teraz po wyjątkowych cenach, na przykład polskie pomidory kiszczowe. Jedynie 2,39 za kilogram. I słodkie brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeży. 8 pianistów na 4 fortepianach. Vox Clamantis i Sven Greenberg. Koncerty live. Estonia. Naród śpiewającej rewolucji. Metropolitan Opera kontra Teatr Warszawy. Anna Metrepko. Festiwal Ogrody Muzyczne. Zamek Królewski w Warszawie od 1 lipca. Ogrody Muzyczne. Wolisz biegać w towarzystwie gwiazd? Weź udział w wieczornej edycji 4. BMW Półmaratonu Praskiego. Daj się ponieść nocnej energii miasta już 2 września o 20:30 i poczuj czystą radość z biegania. Nie prześpij tej mocy. Złącz się na bmw.półmaratonpraski.pl.
BMW. Radość jest jazdy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat i nasz gość. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Annę Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam księdza, witam. Pani poseł, dzisiaj Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą zajmie się bardzo ważnym tematem, sprawą odbierania dzieci polskim rodzinom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadza się, to bardzo ważny temat, problem, który dotyka małżeństw mieszanych polskich niemieckich od wielu lat. Rząd pani premier Beaty Szydło dotyczy się nad tematem tej jest osoba Ministerstwa Sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik, który przyjął zakres swoich kompetencji nad opiekę nad ustawą, zajęcie się przyjrzenie się temu tematowi bliżej. Tematyką dotyczącą stosunków bilateralnych polsko-niemieckich właśnie w tym okresie, a niewątpliwie jednym z najważniejszych tematów właśnie sprawa problemów związanych z odbieraniem dzieci. Mamy informacje, które płyną do komisji już od wielu środowisk, wielu rodzin, ale też organizacji i stowarzyszeń, które od lat zajmują się tą tematyką, że tutaj dochodzi do pewnych nieprawidłowości, to są sygnały, które bardzo niepokoją polskich parlamentarzystów i polską i Komisję Łączności z Polakami za granicą. Stąd postanowienie, żeby w tym okresie, właśnie w tym czasie, dzisiaj odbywać to posiedzenie. Są zaproszeni goście z trzech aż trzech miejsc, które odpowiadają za tę tematykę, a więc będzie gościł pan minister Michał Wójcik na posiedzeniu komisji jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, a będzie pan minister Jan Dziedziczak, oczywiście w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą, pan minister, który zajmuje się tematyką polonijną w MSZ oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odpowiada, jest resort odpowiedzialny za realizację wymaganej traktatu między naszymi krajami. Są też zaproszeni przedstawiciele ekspertyzne, przedstawiciele organizacji, która zajmuje się od lat tą tematyką i walczy o prawa rodziców dyskryminowanych w takich małżeństwach. Chcemy dzisiaj wspólnie porozmawiać i zbadać, na jakim etapie są działania polskie rządu w tej sprawie, pochylić się nad tymi tematami i spróbować poszukać takich rozwiązań, które jeśli nie całkowicie, to przynajmniej w znacznym stopniu będą próbowały rozwiązać ten problem i na myśl, który jest najważniejszy, będzie przeciw naszym rodakom, przeciw polskich, Polaków, małżeństwa mieszanych, które padły ofiarą problemów związanych z tą tematyką, ofiarą. Wydaje nam się, działań strony niemieckiej dotyczących właśnie modelu sposobu wychowywania dzieci w takich rodzinach i w takich małżeństwach. Pani poseł, skala tego procederu ogromna. Rodzice apelowali od wielu, wielu lat. Teraz dopiero co się w tym temacie drgnęło. Są jakieś inicjatywy podejmowane przez państwo polskie, ale mamy także do czynienia z ogromnym obszarem czasowym, jeżeli chodzi o wymiar zaniedbań w tym temacie. Tak, to prawda. Sprawa toczy się od wielu lat. Takie problemy były sygnalizowane. Ja sama zetknęłam się pierwszy raz z tym problemem wiele lat temu, około 9 lat temu. Wiem też, że już odbywały się posiedzenia komisji w poprzednich kadencjach związane z tą kwestią. Wydaje się, że w żaden sposób polski parlament i poprzednie władze nie posunęły się w tej sprawie do przodu, więc będziemy próbowali wspólnie znaleźć rozwiązania, które polepszą tą sytuację, no a nade wszystko spowodować tutaj egzekwowanie postanowień traktatu naszymi krajami, bo
Jeśli mówimy o dobrym sensie i relacjach i w tym momencie myślimy także o tej dramatycznej konferencji, która w ostatnim czasie odbyła się z udziałem rodziców, którym zostały zabrane dzieci. Z tego, co się dowiedzieliśmy, dzieci, które bardzo często zostały w swoistego rodzaju sposób nawet odizolowane od możliwości komunikowania się w języku polskim, nie mówiąc także o braku pielęgnowania relacji, kontaktu z ojcem czy matką, czyli to bardzo dramatyczne sytuacje, drastyczne. Także jakaś taka niemoc albo niechęć polskich placówek dyplomatycznych. Bardzo często ci rodzice także no, rzeczywiście skarżyli się na to, że w tych placówkach dyplomatycznych, które powinny pomóc funkcjonować naszym rodakom poza granicami ojczyzny, no, nie znaleźli odpowiedniego wsparcia. Tak, też również słyszeliśmy takie sygnały, ale wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za tematykę związaną z Polakami na wschodzie, z Polonią, z sprawami szeroko pojętymi problemami naszych rodaków, bo przecież nie zapominajmy, że ponad 20 milionów naszych obywateli, Polaków, żyje poza granicami Rzeczypospolitej. Pan minister Kiszczak, jeśli nie na każdym, to na prawie każdym posiedzeniu komisji uczestniczy osobiście, bardzo wspiera działalność tej komisji, zresztą sam zasiadał w niej przez kilka kadencji. Jest ta tematyka dzisiaj szczególnie bliska, w bieżącym kontakcie i naprawdę tutaj wielkie wsparcie otrzymujemy ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana ministra Kiszczaka, w wszelakich problemach i rozmowy pani wszelakich spraw, a również z tej. To jego dzisiejsza wizyta na posiedzeniu komisji, którą zaczynamy za nieco ponad godzinę. Owocnych obrad życzymy pani poseł i będziemy oczywiście chcieli informować także słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji TVAM o postępujących pracach dotyczących możliwości rozwiązania tego haniebnego procederu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, szczęść Boże, dobrego dnia, szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panią poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Ta komisja, jak słyszeliśmy, za niespełna godzinę zajmie się tematem odbierania dzieci polskim rodzinom mieszkającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Utrzymuje opiekę społeczną, pomoc socjalną w strefie Gazy, czyli to całą infrastrukturę Gazy, a nie tak jak to było do tej pory, cały też funkcjonowanie Gazy leży na autonomii, znaczy na zachodnim brzegu Jordanu. Jest realne spięcie między tymi dwoma wizjami i no niestety to po prostu tak jak podczas każdego konfliktu cierpią zwykli obywatele, ponieważ poprzez takie parcia oprócz tego, tak jak powiedziałam, nie ma, czy w ogóle jest zniżka dostaw prądu z 4 godzin dziennie, czasem to obniżamy ilość dostaw do 2 czy 1 godziny dziennie, więc to jest dramat. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, do Warszawy przybył dziś pierwszy zakupiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej samolot dla najważniejszych osób w państwie. To G550 amerykańskiej firmy Gulfstream. Na warszawskim wojskowym okręciu odbyła się ceremonia powitania i nadania mu imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Podczas uroczystości głos zabrali minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz i wiceszef resortu
resortu pan minister Bartosz Kownacki. To rzeczywiście wydarzenie z punktu bezpieczeństwa Polski niezwykłe. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest pierwszy bezpieczny samolot przeznaczony dla tych, którzy wybrano, którzy pochodzą z wolnych wyborów, po to, żeby państwem kierować w sposób bezpieczny w tych czasach trudnych, w których żyjemy. Nie ma rzeczy ważniejszej niż bezpieczeństwo. Czy rosyjskie samoloty gwarantowały bezpieczeństwo kierownictwu państwa polskiego? Czy mogliśmy wówczas powiedzieć, że suwerennie są podejmowane polskie decyzje, jeżeli były przez cały czas kontrolowane przez kogo innego? To pytanie musieliśmy sobie zadać. Gdy zastanawialiśmy się, jaką ważność, jaką wagę ma sprawa nabycia samolotów dla kierownictwa państwa polskiego, czy to jest luksus, czy to jest konieczność? Czy to jest jakaś szczególna okoliczność dla kilku ludzi? Czy też to jest zerwanie z tą straszną tradycją państwa teoretycznego, na sznurek wiązanego? I podjęliśmy decyzję, że jeżeli naród chce mieć gwarancję, że może być, że będzie kierowany w sposób suwerenny, to w ręce narodu ci, którzy gwarantują jego bezpieczeństwo, których obowiązkiem jest gwarantowanie, muszą mieć zagwarantowaną możliwość tego działania. I to jest pierwszy samolot od lat, nawet nie od dziesiątków lat. To chyba jest w ogóle pierwszy samolot, który takie gwarancje polskiemu rządowi, polskiemu prezydentowi ma szansę dawać. Chcę raz jeszcze podziękować panu ministrowi Kownackiemu i jego współpracownikom, którzy to realizowali, a jak państwo widzicie, wciąż Józef Poniatowski to początek. Za chwilę przyleci drugi samolot tej samej klasy, a potem trzy samoloty duże. Liczymy na to, że państwo przekażecie te informacje w sposób taki, na jaki ona naprawdę zasługuje. Państwo polskie przez to historyczne. Dziękuję bardzo. Oczywiście przepraszam, ja będę musiał niestety już iść, dlatego że w Woli Krzysztoporskiej właśnie w szkole tamtejszej zostaje nadane imię pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wielka uroczystość nie tylko dla Woli Krzysztoporskiej, nie tylko dla całego powiatu, Piotrkowskiego Trybunalskiego Ziemi Łódzkiej, ale także dla nas wszystkich. Bardzo państwu dziękuję i przedstawiam państwu pana Kownackiego, który przez ostatnie miesiące tyle prac włożył, żebyśmy mogli przestać być zagrożeniem, żeby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia, jaka miała miejsce w Izraelu. Że na pewno nie będzie żadnych zarzutów żadnych kolejnych kryzysów. Natomiast jeżeli chodzi się na tyle skomplikuje, to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo realistyczne. No to jeszcze powiem, że pani premier Pani jeszcze jest państwo, jeszcze nie macie bez innych refinansji. Nie byłoby przez najbliższe kilkadziesiąt lat będą wybierani w demokratycznych wyborach i będą mieli za zadanie służyć całemu społeczeństwu. Ale chyba najbardziej chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy od początku brali udział w procedurze zakupu tego samolotu, którzy często nocami, weekendy pracowali, żeby przeprowadzić te przetargi transparentnie, pracowali, żeby te samoloty dostarczyć. Chciałbym ich przeprosić za te wszystkie nieuczciwe i nieuprawnione ataki, które padały. W sumie także na nich, bo to oni odpowiadali za to postępowanie, to oni w nim uczestniczyli, a robili to
Najlepiej jak potrafili za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I chciałbym jeszcze kilka słów od siebie, bo dla mnie to jest niesłychanie wzruszająca chwila od pierwszych chwil, kiedy byłem w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważałem, że to przetarg należy zrealizować. Jak Państwo wiecie, byłem pełnomocnikiem części Rodzina Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Widziałem, jakie były powody tego dramatu. Widziałem, jak nie funkcjonował 36 spec-pułk. Wszyscy widzieliśmy, jakie samoloty do dyspozycji miały najważniejsze osoby w państwie i uważałem, że należy to zrobić. To jest jedno z podstawowych zadań, żeby już nigdy do takich dramatów w Polsce nie dochodziło. Dlatego ten dzień dla mnie jest szczególny. I szczególny także dla tych, którzy pracowali nad tym przetargiem, drodzy Państwo, bo jeden z oficerów, który za nie odpowiadał, przyszedł do służby w 2002 roku jako młody podporucznik w 36 spec-pułku. Dostał informację, że przygotowywał się, bo właśnie za chwilę będą dostarczone nowe samoloty dla VIP-ów. Dziś już jest pułkownikiem, minęło 15 lat i to za chwilę minęło. I mam nadzieję, że takie sytuacje już nigdy w Polsce nie będą się powtarzały, bo to standardowa, naturalna sytuacja, że takie narzędzia są potrzebne. One nie powinny budzić sensacji. To powinno być coś naturalnego przez 25, ponad 25 lat takiej normalności nie mieliśmy. Dzisiaj ją przywracamy i też bardzo ważne. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie tylko samoloty, ale także przygotowanie pierwszej bazy lotnictwa transportowego, zarówno poprzez odpowiednią kadrę pilotów, obsługi technicznej, infrastruktury, tego wszystkiego, co będzie gwarantowało, że ten transport będzie naprawdę bezpieczny. I jeszcze raz chciałbym powiedzieć, to jest normalność. Proszę spojrzeć, jak funkcjonuje to w innych europejskich krajach i te samoloty, które służą.